Witam, ja nazywam się Kapelusznik, a oto film o najgorszych arkach, który postanowiłem zrobić. Bo czemu nie? Dawno jakiejś topki nie było, więc trochę taki luźny materiał. Plus przyjrzymy się, czy One Piece rzeczywiście ma jakiś słaby ark. Zatem zaczynamy. Stawkę otwiera Long Ring Long Land Arc. No cóż, nazwa dosyć długa, ale do rzeczy. Przez wielu ludzi krytykowany ark, także nielubiany i powszechnie uważany jako przykład słabego arku w One Piece. Czy tak rzeczywiście jest? Według mnie jego krytyka jest przesadzona. Ark z Foxym nie był jakoś wybitny, to fakt. Można powiedzieć taki średniawy, ale czy zasłużył na całe błoto, które się w niego rzuca? Była to miła odskocznia po tajemniczej Skypie, a przyjemny wstęp przed rollercoasterem emocji, jakim było Water 7 oraz Enies Lobby. Wiecie, takie rozluźnienie na start przed czymś mocnym. Poza tym sam Foxy był dosyć zabawnym antagonistą i miał intrygującą moc spowalniania. Moim zdaniem był dużo lepiej rozpisany niż często porównywany z nim Wapol, który był nudnym egoistą oraz jego moc polegała na wpieprzaniu wszystkiego. Plus warto pamiętać, że w anime zostały dodane filery, które mogły znudzić, fakt, ale z drugiej strony, jak komuś się podobała obecna luźna atmosfera, to cieszył się tym arkiem znacznie dłużej. W tym panował niezmiernie sympatyczny, festiwalowy klimat. I sama walka Luffy vs. Foxy była satysfakcjonująca dla oka oraz kreatywna. Pamiętajcie, uwierzcie w afro. Na miejscu czwartym mamy Wyspę Chopera. Drum Island to znowu nie jest jakoś specjalnie zły ark, lecz wybitny też nie. Takie coś między 4 a 5 na 10? Mniej więcej tak bym go ocenił. Miał fajne momenty, jak mega poruszające backstory Choppera, Luffy broniący flagi, czy też jego wspinaczka po lodowym szczycie, by uratować przyjaciół. Aczkolwiek jak najbardziej rozumiem, że mógł ten ark kogoś wynudzić. Dużo łażenia, mało akcji, ciągle zgubiony Zoro i sama walka z Wapolem oraz jego ludźmi nie porywała. W tym, jak wspomniałem wcześniej, Wapol śmiało może konkurować o miano najgorszego antagonisty w serii. No typ po prostu był nudny, nijaki itd. Wioska Usoppa otwiera podium i powiedziałbym, że kolejny, bardziej średniowy niż słaby ark, a jednocześnie posiada swoje plusy. Więc jak widzimy, trudno taką listę realnie złych arków ułożyć. No, przynajmniej dla mnie. Ten ark ma ten sam problem co Wyspa Choppera, dużo gadania, mało akcji. Backstory Usoppa mogło chwycić za serce, Kuro jako antagonista był spoko, cała jego intryga była git, tylko też znowu walki nie porywały. Luffy vs. Kuro było w porządku, ale już potyczka z załogantami Kuro raczej do zapomnienia. No i nie wiem jak was, ale dla mnie załoga dzieciaków Usoppa niezmiernie irytowała. Chociaż muszę przyznać, że ich przeciwieństwem była Kaya, która była jak plaster miodu na serce. Reverse Mountain. Ten ark znalazł się tutaj tylko dlatego, że był wystarczająco krótki, żeby nic specjalnego się w nim nie wydarzyło. Dużo komedii ze strony Krokusa i debiut Labuna, tak można skrócić w jednym zdaniu cały ark. Po prostu był na tyle krótki, że nic nie spaprał, ale też nic wielkiego się nie wydarzyło. Więc jego ocena nie może być za wysoka, po prostu sobie był. Ale popatrzcie na to, już drugie miejsce na podium, a nadal nie mieliśmy realnie źle rozpisanego arku przez Odę. Co najwyżej można powiedzieć, że sporo średniaków zdarzyło mu się narysować, typu Punk Hazard. Na miejscu pierwszym jedyny ark, którego uważam za naprawdę słaby, czyli Wyspa Ryboludzi. Nienawidzę tego arku. Oda nie stworzył w swojej karierze nic słabszego. W
czasie, gdy nadrabiałem One Piece'a, to podczas oglądania realnie chciałem porzucić serię. Naprawdę kopalnia nudy. Zacznijmy może od Hodiego, który był fajnie budowany w nienawiści do ludzi. Ale gdzie jego motywacja? Gdy został zapytany, co mu ludzie zrobili, to odpowiedział, że nic. Poważnie? Nienawidził tylko, bo nienawidził? Bez jakiejś konkluzji? Bez jakiegoś wydarzenia? No, fatalne pisarstwo w mojej ocenie. Backstory Fishtigera czy Otohime po prostu sobie były? Nie za bardzo mnie porwały? Nowe debiutujące postacie też niezbyt ciekawe? Neptun to były ciepłe kluchy, a jego ministrowie w gruncie rzeczy nie mieli nawet cech charakteru. Wojsko z trójką synów Neptuna na czele szybko się skompromitowało, przegrywając z ludźmi Hodiego, którzy naszpercowali się jedynie sterydami. Mając taką ochronę, już dawno powinni zostać zmuchnięci z powierzchni ziemi. Zwłaszcza, że są miejscem przerzutowym piratów między Nowym Światem a pierwszą częścią Grand Line. Księżniczka Shirahoshi, mega irytująca postać, a drugi antagonista Vanderdecken, no cóż. Jego motywacją było mieć księżniczkę dla siebie i tyle. Natomiast Słomianie wjechali w ludzi Hodiego jak w masło, a wszystkie ich pojedynki i tak działy się w panel. Jedynie wracaliśmy na finisze każdego starcia. Ze śmieszniejszych rzeczy to Hodi versus Luffy uważam za lepsze w wersji anime. To już nam wiele mówi. W ogóle nawet przez chwilę nie było czuć nawet poczucia zagrożenia. Nie wiem, debiut piratów Big Mom i informacja o Posejdonie jakkolwiek ratują ocenę tego arku. Fabularnie też mnie jakoś ten ark nie ujął. No, chodzenie po sklepach z Nami czy Sanji plujący krwią na każdym kroku, bo zobaczy ładną kobietę. No, rzeczywiście intrygujące. Dobra, starczy, bo tego filmu nie skończę. Generalnie podsumowując, układając listę najsłabszych arków, to w gruncie rzeczy jest tylko jeden. I nawet nie próbujcie mnie przekonywać, że Wyspa Ryboludzi jest dobra. Ale mniejsza z tym. Oda, tworząc One Piece, postarał się, by nawet pomniejsze arki jakoś wyglądały. By wszystko trzymało się kupy i zawsze jakaś akcja się działa, czy przewijała się informacja między wierszami. Autentycznie, One Piece od podstaw to niesamowicie solidne dzieło, gdzie owszem zdarzały się średnie arki, ale ze złych, jak już mówiłem wcześniej, jest tylko jeden. Z takimi wnioskami was zostawiam. Ja byłem Kapelusznik. Piszcie swoje topki w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.